pomimo zakupów. Uwierzcie mi, że szykuję się do przeprowadzki. Jest jeszcze kilka roślin, które mogą być dość kłopotliwe i problematyczne przy przenoszeniu. Jak na przykład to cebublu. Zresztą jest nadal popalone i słabo rośnie z tego względu. Dlatego zrobimy świeże sadzonki. Tutaj nawet jest taki piękny liścior. Liść powiększający się, który docelowo może trafi na ścianę, ale tego jeszcze nie wiem, bo na razie ściany to nawet pomalowane w mieszkaniu. Jedną rzeczą, którą nie będziemy się zajmować, jest ta silte pekana. Obecnie ona już przechodzi całą prawie witrynkę. Kolejnym punktem będzie nie aristolochia, tylko amedrium medium variegata. Chciałabym bardzo zagęścić tą roślinkę, a akurat właśnie liść wyszedł nowy. Rozwinął się. Jest dobry czas na cięcie. I dalej tutaj w witrynce chciałabym przedłużyć palik temu filotendronowi, Ernestii. Cudny jest. Tutaj lekko przebarwiony. Od zbyt dużej ilości światła. Tu jest koniec palika, a tu już jedno oczko jest poza. Także chciałabym to uzupełnić. I co jeszcze? To tutaj mam taką sadzoneczkę Ceropegi, którą jak wczoraj zobaczyłam, to przypomniała mi o tym, że mam Ceropegię, która czeka na przesadzenie. I może od niej zaczniemy, skoro ta Ceropegia już trafiła w moje ręce. Niestety anturia zaatakowała choroba grzybowa. Walczę, zrobiłam oprysk. Na razie nie pozostaje nic innego jak obserwować. Tego nie widzicie. Ale to jest ta konstrukcja z tą Ceropegią. Wciągniemy ją. Nie wiem, ile czasu minęło, odkąd trafiła na tą podpórkę. Tydzień? Może dwa? Ale już przerosła. Skubana. Bo pierwotnie stała tylko na tej podstawce. Nie sięgała do podłogi. A teraz już dwa węzły leżą na ziemi. Ceropegia znajduje się w podłożu hydroponicznym, na górze z warstwą mchu, w którym ukorzeniają się sadzonki, a później już korzonki wypuszczają sobie do podłoża. Znowu nie mam podłoża wypłukanego. No dobrze się przygotowuję do tego wszystkiego. Piękne jest. Mam jeszcze sadzonkę z ziemi. Nie wiem, czy ją tu dosadzić. No niestety, to jest czego się obawiałam, czyli spora ilość strat w korzeniach. To niestety połamane korzenia. Robiłam to na tyle delikatnie, ile się dało, ale jak widać, nie wystarczyło. Na górę na pewno jeszcze dołożę świeżego mchu, ale tymczasem jeszcze ułożę ukorzenioną sadzonkę. Tutaj coś bardzo pozytywnego, czyli te Ceropegie wytworzyły już bułki. Także na spokojnie mogę jeść umyć i przenieść do płonu z mchem. Tak dawno nie miałam potrzeby oczyszczania korzeni z ziemi do podłoża hydroponicznego, że zapomniałam, jaka to jest robota. Kiedyś szło mi to dużo sprawniej. Dzisiaj nie podjęłam się takiego oczyszczenia do samego końca. Mogłoby się to skończyć większymi kłopotami dla rośliny, niż jest to warte. Piękne cztery bulwy z pięknymi pędami. A że trafią do mchu, nie obawiam się aż tak bardzo. Co jeszcze sobie zrobimy, to od razu wykonam cięcie, bo ciężko mi je będzie tutaj rozdzielić. Plątają się już niemiłosiernie, ale to w przypadku Ceropegii jest jak najbardziej normalne. Wszyscy się z tym mierzymy. Wiemy jak to. Każdy marzy o takiej Ceropegii zwisającej pięknie, rozpiętanymi pędami. No ale wszyscy wiemy, jaka jest rzeczywistość. Trafi sobie od razu na podstawkę. Mam w planie przyciąć tę Ceropegię tak, żeby mogła sobie stać na tej podstawce, więc myślę, że tak do tej długości. To nie ma co się rozdrabniać. Na pewno nie będę rozmnażać ich metodą motylkową. No tu jest taki pusty pęd, to od razu. Jak widzicie, jest to najskuteczniejsza metoda rozmnażania Ceropegii.
ale tak samo można wrzucić do wody taki pęd, mając się na spokojnie ukorzeni, a na pewno mniej zamieszania. Po ukorzenieniu taka roślina może od razu trafić do podłoża, nie trzeba jej na przykład oczyszczać z mchu, co jak wiecie sprawia mi duży kłopot i nie przepadam za tym. Może po prostu zacznę ucinać, bo nie rozplątam się tutaj. Co myślicie? Mech jest zbliżony, także na razie nie będzie potrzebowała podlewania. Te sadzonki wrzucę do wody. No i potem tutaj pięknie w bok zagęszczą znowu. Zaczęłam dosłownie od 2-3 węzłów tej roślinki. A teraz jest już taka piękna i gęsta przede wszystkim. Idąc tropem cięcia roślin, teraz będzie odpowiedni czas na wyciągnięcie cebulu. Ale zdziczała sadzonka. No trudno, jeszcze będzie ładny. I tu wezmę te dwa węzły. Widzę, jak uporządzone. Jak się tu pusto od razu zrobiło. A niby taka nieduża roślina. Jest u mnie trochę kucho z czasem. Także, żeby zrobić to szybciej, użyję nożyczek, który już mam tutaj. No niestety te korzenie będą się troszkę gorzej ukorzeniały, zaraz są pokryte farbą z witrynki. Przyklejały się do ścianki, no i niestety schodzi to razem z korzeniem. Co jak tylko ogryzki trafią razem do pudła z perlitem i kiedy jeden ruszy, albo może dwa od razu ruszą, to wtedy je potnę. Bo do tego momentu ta roślina będzie miała więcej energii. Znowu pusta oczko, więc tak samo zostawiam. Tak, chcę mieć jak najmniej pnączy w momencie przeprowadzki. Jeszcze z miesiąc, więc boję się, że część roślin trzeba będzie już przesadzić do tego momentu, ale najwyżej je przetrzymał w pudle. Tak jak poprzednio mu się obetnę do samego spodu. I to wszystko będą sadzonki jednowęzłowe. A jak to wygląda tu, żeby pozbyć się tych żółtych liści? To by była jeszcze jedna sadzonka, jest ok. Reszta. A tutaj tak samo. Trudno, jak się nie ukorzeni, by się nie ukorzeni, ale chociaż nie będzie kło w oczy. Bo z racji na to poparzenie słoneczne może być ta sadzonka słabsza. Tutaj jest taki lekki dziwoląg. Poprzedni razem w tym całym miejscu było cięte, tutaj wyrosła roślina. Mogłabym uciąć te trzy liście, dwa liście, jeden w drodze. Wtedy tutaj zostałoby oczko, z którego może wyjść roślina. A może po prostu odetnę ten liść. I roślina będzie miała więcej punktów, z których może wypuścić korzenie. Jeżeli chodzi o pudło z perlitem, to jest dość gęsto. Są syngonia, jest ten philodendron silver sword, czyli hastatum. Są dwie begonie, begonia boomer i ta jewel silver. Sporo roślin już ruszyło. To jest kolejna rzecz, którą powinnam się zająć. Ale może nie w tym momencie, bo nie chciałabym mieć dużej ilości sadzonek w małych pojemnikach w momencie przeprowadzki. To nie byłoby rozsądne. Bardzo mnie kusi, ale postaram się pokonać tą chęć. Od razu wszystkie liście, wykorzystując sytuację, od razu oczyszczam. Z liści oraz sadzonek, które się nie przyjęły. O, jeszcze jedną tu tubię mam. Dobra, końcówka brzydka, ale pęd ładny wypuściła. Więc na razie ją tu zostawiamy. Plusem takiego pudła jest to, że jest w nim na tyle wysoka wilgotność, że rośliny są w stanie egzystować tak jak ta dubia, bez korzeni. Bo samo otoczenie zapewnia im odpowiednią wilgotność. To jest syngonia, kurczę. A tu taka Pinkwin Rinces, której liść już został odrzucony. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, oczyszczanie w takich pudłach. Bo w momencie, gdy zgniewizna zacznie się rozszerzać, to może zaatakować wszystkie sadzonki, które nawet pierwotnie były zdrowe. Także musimy mieć to na uwadze. Dobra, co z tymi sadzonkami? Najpierw zajmę się tymi dwoma szczytowymi, na których najbardziej mi zależy. Żeby je ładnie usadowić. A resztę gdzieś tu powrzucamy. O, ja mam trzy szczyty
No dobrze, dobrze, dobrze. Jest trochę za duży. Dobra, i trzecia sadzonka. O, tu pod ścianą, pięknie. Będą się tu wspierać z begonią. I reszta już, tak jak wspominałam, gdzie popadnie. Byle, żeby tu weszły. No, w tym momencie, jak się to zarośnie wszystko, to będzie tragedia wyciągnąć stąd cokolwiek. Ale to jest problem dla mnie w nowym mieszkaniu, który będzie lepiej przystosowany do wszystkiego, także dam radę. Idę nanieść trochę perlitu i zasypię sadzonki w tym miejscu. Przygotowań, przeprowadzki właśnie też. Co tydzień robię jakieś wyprzedaże roślinne. Cieszą się one na tyle dużą popularnością, że powoli robi się tutaj coraz puściej. Ta witrynka również tutaj została oczyszczona troszeczkę. Jak widzicie, cały czas rozmnażam. Więc no, coś ubywa, coś przybywa, coś się kupuje. No, idą dwie paczki z chojami. Tak się wam zwierzę. Prawdopodobnie pokażę je tutaj. Ale nic nie obiecuję. Nie wiem, jakby to zrobić, bo problemem jest to, że mam ten palik. I przydałoby się go chyba zdemontować przed cięciem. A z drugiej strony nie do końca chcę go demontować. Bo potem będę musiała go znowu zmontować. Może jakoś go tak tu wysunę? Nie, no dobra. Wyciągam go całego, bo część tych korzeni trafiła już z powrotem do podłoża. Tutaj z tego palika. A ja miałam gdzieś ogryzki z tego amedrium, bo tutaj wcześniej już było cięte, jak wypuściła takiego dużego runnera, gdy skończył się palik. To bardzo szybko zareagowała brakiem liści. Wtedy zdecydowałam się tylko uciąć ten szczyt i poczekać. Więcej sadzonek nie brałam. Z niej... Okej, i ta sadzonka właśnie już jest w podłożu korzeniona. Oczyszczam tu, ile jeszcze jest tego perlitu. Nie perlitu, tylko mchu. Ja muszę trochę wysypać podłoża, żeby się jakoś do tych korzeni dostać. Nie będzie takie proste. Wow, cudowne. Przepiękne. Ale to szybko ruszy. Taki cudnie ukorzeniony ogryzek. Ta sadzonka trafi na sprzedaż. Och, a tu ta bombka z kosmiczną ilością korzeni. I w sumie w tej formie ta roślinka do mnie przyszła. Więc i stara się podlubi powtarzać. Zobaczcie, ile razy ona już była cięta. No to będę osobno ją trzymać. Najlepiej by się prezentowały razem. A co? Doniczki by szukać kolejnej? Najchętniej zaoferowałabym, aby w drugim coś pięknego. Jak takie szklane naczynie. Ale jest to roślina, której wolałabym chyba nie przetrzymywać poza witrynką. Też standardowo moje ulubione budżetowe rozwiązanie, czyli obcięta butelka. Nigdy nie wyrzucam podłoża tak do samego końca, bo tu na dole zbierają się śmieci z podłoża, więc jest to dobra okazja na przeczyszczenie.
Czy chcę to ukorzenić w muchu? Tą sadzonkę? Tak, wolę mieć osobną. Ona pójdzie sobie z tym ogryzeczkiem razem. A to, co jest, to tutaj zasypuję. A ta sadzonka trafi sobie na razie do perlitu. Górna część pędu jest poza podłożem, dolna pod, ale w tym przypadku, w takich przypadkach, nie czekam, aż rana po cięciu zaschnie, ponieważ mamy tutaj korzenie, które potrzebują podłoża i takie przeschnięcie mogłoby być dla nich niestety końcem. Potrzebowałam trochę przyspieszyć i zrealizować te wszystkie rzeczy troszkę szybciej, także palik przedłużyłam po prostu już poza kamerą. Tutaj u góry nastąpiły małe zmiany, jak możecie widzieć. Jedno, co mnie martwi, to wiotkość tej sadzonki. Jeszcze daję jej szansę, bo jest jedną dobę w tym muchu. Chyba jednak będzie potrzebowała trafić do wody. Także dam jeszcze kilka godzin. Jeżeli do wieczora się nie poprawi, to trafi do wody. I co my tu jeszcze robiliśmy? Coś było przesadzane? Nie wiem, jakieś zaćmienie. To ametrum jest tam z tyłu. Ma się bardzo ładnie. Ceropegia jest również szczęśliwa, jak można zobaczyć po odrostach. Dziękuję, że byliście ze mną przy tym przesadzaniu. Do następnego. Na razie.